powrotem do obecnego teraz starosty, który miał od nowa rozpocząć proces scalenia. Niestety nie rozpoczął od nowa procesu scalenia. Wydał taką samą decyzję jak poprzednia i z bardzo rażącymi błędami, które tu zaraz Państwu przytoczę. I proszę Państwa, mało tego, zrobił jeszcze gorzej, jak tamci zrobili. I proszę teraz, ja przeczytam króciutko, jakie są błędy w tej decyzji według nas, na które my oczywiście mamy wszystkie dokumenty. Moje słowa nie są gołosłowne, bo ja po prostu na wszystko mamy tutaj dokumenty. W takim razie proszę przeczytać. Tak. Wydając tą decyzję, pan starosta Zbigniew Tymuła złamał prawo. Posłużył się sfałszowanymi dokumentami. Nadużył swojego stanowiska i swoich kompetencji. I pierwsza jest. Ta decyzja oparta jest na podrobionych podpisach. Dwa. Na sfałszowanych wnioskach o przeprowadzenie scalenia. To wszystko prokuratura zbadała. Ja tu nie mówię gołosłownie. Następnie trzy. Niektóre wnioski występują dwa, trzy razy, te same wnioski. Cztery. Podpisane są na przykład samym imieniem. Piąte. Brak podpisu drugiego współwłaściciela gruntu. Szóste. Brak 50% rolników chętnych na scalanie. Siedem. O scalanie wnioskują ludzie nie będący rolnikami. O scalanie wnioskują ludzie nie mający pola, proszę Państwa, w Padwi Narodowej oraz dzieci w wieku 11 lat. Dziewiąte. Wydano decyzję na osoby zmarłe. 10. Do scalenia włączono działki budowlane i zabudowane bez zgody drugiego sąsiada. 11. Samowolnie, bez żadnych dokumentów własności. Nadaje się własność niektórym osobom, jak na przykład pan Wilhelm C., pan Józef P. i są tu numery działki, wszystkie potrzebne dokumenty. 12. Rozstalono kompleksy pól i przeniesiono pojedyncze działki o około 15 km od zabudowań gospodarczych. 13. Zatajono, czyli ukradziono księgi wieczyste w starostwie, proszę Państwa, i te grunty, które tam są, ponieważ te księgi w sądzie istnieją. Starosto o tych księgach nie wie. Brakuje ludziom po hektarze i po więcej pola. 14. Starosta, proszę Państwa, nie wykonuje prawa. To jest prawomocnego wyroku Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia sygnatura. Ja to wszystko dam do wglądu, nie chcę przedłużać. Decyzji SKO 404, z którego dnia numer, wszystko. Decyzji, tu jest jeszcze trzy decyzje, których prawomocne, ostateczne, których w ogóle starosta nie wykonuje. 15. Scaleniem przykrywa decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa przez wójta gminy Padew Narodowa i starosty powiatu mieleckiego. Oto tylko nieliczne przykłady nadużyć i złamania prawa, chociażby z tych powodów scalenie musi być unieważnione. Bardzo pomylił się nasz pan marszałek województwa podkarpackiego, pan Władysław Kordyl, rekomendując tego pana na tak odpowiedzialne funkcje, gdyż psuje on wizerunek panu marszałkowi, jak i całemu PiS-owi. I proszę Państwa, jeszcze muszę to powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo bolesna sprawa. Chodzi o tą działkę budowlaną, na której żeśmy się tu zgromadzili. Pani Halino, może o tym później, ponieważ chcemy pewien wątek tutaj w pełni przeprowadzić. Pan Antoni Skawiński jest radnym powiatu mieleckiego i jest przewodniczącym komisji rewizyjnej. Panie Antoni, bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. Może tak gwoli ścisłości. Kto ma większość w Radzie Powiatu? Jaka partia polityczna? Pozwoli pan, że sięgnę do samego początku tego scalenia, a później od panu odpowiem na to pytanie. Proszę. Scalenie przeprowadzone było w latach 2005-2007 i proszę państwa, dla mnie, przeglądając dokumenty, i zaprosiłem tutaj państwa, którzy jesteście w większości, na komisję rewizyjną i mogliście właśnie przekazać i przekazaliście swoje żale, swoje zastrzeżenia. I z tego dowiedziałem się również, że była obietnica na samym początku scalenia, że to scalenie nie będzie obejmowało terenów zabudowanych lub tuż za zabudową, czyli do torów. Są to tereny najdroższe, jednak stało się inaczej. Objęto teren scaleniem, teren całej Padwi. Natomiast jakie to niosło konsekwencje? Przy bardzo niskiej wycenie punktu szacunkowego w kwocie 1 punkt szacunkowy 50 zł, co dawało
około 5-6 tysięcy za jeden hektar. Gdy ktoś miał zabrany teren tuż za zabudową, a otrzymał go 2-3 kilometry albo nawet 300-400 metrów dalej, no to wiadomo, że stracił wielokrotnie. Więc wymagało to scalenie przeprowadzenia bardzo skrupulatnego przy takiej niskiej wycenie gruntów, a tak się nie stało i dlatego tutaj Państwo macie tyle zastrzeżeń. Ja bardzo chciałem jeszcze jednak uzupełnić, że Państwo byliście zaproszeni na komisję rewizyjną i wysłuchałem Państwa uwag. Komisja rewizyjna jest komisją, która rozpatruje skargi i ta skarga została rozpatrzona i na Radzie to już jest. Państwo radni się zapoznawali z tą skargą, bo w biurze Rady są dokumenty z komisji rewizyjnej i tam się zapoznali właśnie z tą skargą, a i dlatego tylko może na sesji ze względu na ochronę danych osobowych nie było już czytane całego uzasadnienia tej uchwały. Ja Państwu bardzo współczuję wszystkim tutaj pokrzywdzonym. Mam nadzieję, że uda się jeszcze Państwu zrekompensować krzywdy, z tym bardziej, że na początku tego scalenia tych osób pokrzywdzonych było aż 109. Dzisiaj tych osób już zostało dużo mniej. Niemniej to są takie rażące, gdzie za ziemię dobrze uprawianą pan tutaj, który myślę, że dzisiaj się również będzie wypowiadał, bo wypowiadał się na komisji rewizyjnej, otrzymał nieużytek. Były również przypadki, że zabrano las, za który również nie zostały zrekompensowane w żaden sposób wartość. Panie Przewodniczący, to kolejne są przykłady. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o te polityczne, bo mamy wybory, pod którymi na wyborach samorządowych jedni się nie wstydzą plakatu Platformy Obywatelskiej, inni się nie wstydzą PiSu, inni za inną partią optują. W tym wypadku jaka partia rządzi w powiecie? W tej chwili jest to Prawo i Sprawiedliwość ma 13 radnych na 25 i jeszcze 3 radnych jest, czyli razem jest 16 radnych, tworzy koalicję. Natomiast w czasie scalenia my rządzimy od roku 2014, więc mieliśmy mniej czasu na pewno jak poprzednicy, którzy przeprowadzali to scalenie. No i gdyby to dobrze przeprowadzili, to do roku 2014 na pewno nie byłoby tyle problemu. Dobrze, przepraszam, przejdę jeszcze raz tu do rozmowy. Proszę nam powiedzieć, jak przyszło co do tego głosowania. To ci radni głosowali za, przeciw, czy wstrzymali się, a czy wstrzymując się pokazali, że są za, czy przeciw? Jak to wyglądało? Jak wy to odczytujecie jako mieszkańcy? Uważamy to w ten sposób, że większość radnych się wstrzymało od głosu. Widocznie nie są do końca przekonani i wtajemniczeni, bo nie mieliśmy może możliwości przekazania ustnego, jak jesteśmy bardzo pokrzywdzeni i dziękujemy, że chociaż się wstrzymali od tego. Także, a jeszcze bardziej dziękujemy tym, którzy z Prawa i Sprawiedliwości, mimo że są wiadomo za starostą, ale jednak tą krzywdę naszą doszczegli i głosowali za nami. Także jak chcący to wszystko podliczy, to jest sprawa jest po naszej stronie. Ja jeszcze muszę, proszę Państwa, jak tutaj jestem, muszę powiedzieć parę zdań na temat tej działki budowlanej. Proszę Państwa, to jest skandal. To woła o pomstę do nieba. Tutaj, gdzie stoimy, na działce budowlanej, proszę Państwa, sąsiad obok, Nieoper Państwo P, wybudowali budynek, dostali pozwolenie z gminy, przez wójta gminy wówczas padem, wybudowali w granicy działki. I proszę Państwa, zamiast budując w tej granicy działki, przesunęli się 2,5 metra do 3 metrów w naszą działkę, wybudowali z oknami, ze spadkiem dachu 80 cm na naszą działkę. I co jest podczas scalenia, proszę Państwa? Scalenie przychodzi i daje im te 3 metry z naszej działki i daje, przyłącza do nielegalnego inwestora, który ma decyzję prawomocną przeszła przez wszystkie organy. Jest ostateczna do zamurowania okien, do obcięcia dachu i wyprowadzenia ściany ogniotrwałej. Proszę Państwa, do tej pory nielegalny inwestor nie wykonał tej decyzji. Mało tego, powiem, że ten inwestor posłużył się podrobionymi podpisami naszego ojca, co stwierdziła prokuratura w Tarnobrzegu, że zostały podrobione podpisy na szkodę naszego ojca. Nielegalnie ma przyłączony prąd. Czy ktoś poszedł za to do więzienia, czy jakoś karę poniósł? Coś pani wiadomo? Nigdy nie, tylko urzędy się kryją, proszę Państwa. Kryje jeden urząd, kryje drugi. Bo jeżeli, czy ktoś jest dzieckiem, jeżeli dostaje na
tu, w starostwie, taki projekt do zalegalizowania tego domu, więc wydaje legalizację, daje pozwolenie na użytkowanie. Czy on nie widzi, że budynek jest w granicy działki z oknami, ze spadkiem dachu? I proszę Państwa, co robi, żeby przykryć wójta obecnego, jego niedbalstwo? Zostaje to oczywiście pozwolenie uchylone przez wojewodę rzeszowskiego jako wydane z rażącym naruszeniem prawa. Ale dalej urzędy sobie lekceważą wszystko. Urząd daje pozwolenie, starostwo na użytkowanie, scaleniem się przykrywa to. Proszę Państwa, muszę powiedzieć jeszcze sekundę. Pani Halino, są jeszcze kolejne osoby, więc trudno, żeby tylko o swojej sprawie mówić. Przepraszam najmocniej, Pani Krystyno. Podpowiedziano mi, że jest kolejny radny powiatowy, pan Marek Paprocki. Czy zgadza się? Tak, Marek Paprocki. Panie radny, przysłuchuje się pan temu. Ja nie wiem, z jakiej pan jest opcji politycznej, jaki pan ma stosunek do tego. Przysłuchuje się pan temu? Jak pan widzi tę sprawę? Ja akurat nie reprezentuję żadnej opcji politycznej. Jestem radnym ze Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Mieleckiej. Są to radni po prostu, którzy nie należą do żadnej opcji politycznej. Moim zdaniem na lokalnym gruncie nie powinno brać się pod uwagę żadnej opcji politycznej. Są ludzie i powinniśmy rozwiązywać problemy ludzkie, te, które jeżeli jeszcze jest krzywda ludzka, to tą krzywdę ludzką powinniśmy dojrzeć na każdym kroku. Sytuacja jest bardzo dziwna, ponieważ samo spotkanie i rada powiatu, na którą panie przyszły, rzeczywiście musiały czekać 4 godziny i okazuje się, że pan przewodniczący rady powiatu na samym końcu zamyka sesję rady powiatu, nie dopuszczając do głosu. Dochodzi wcześniej do głosowania nad skargą, które panie złożyły i okazuje się, że 4 radnych akurat z Razem dla Ziemi Mieleckiej było przeciwne, czyli wsparło panie, część radnych PiS-u wstrzymała się, ale większość, ponieważ w Radzie, mogę powiedzieć, że jest taka trochę egzotyczna koalicja, ponieważ pan starosta zawarł koalicję z Platformą Obywatelską, gdzie wiceprzewodniczący Rady Powiatu jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Mielcu, a członek zarządu powiatu jest członkiem zarządu Platformy Obywatelskiej w Mielcu. Ale nie chciałbym tu żadnej polityki mieszać i mówię, przyznaję tutaj rację, że nie było wnikliwej oceny tej całej sytuacji i myślę, że pan starosta mógł tą sprawę od razu nie podejmować tak szybko i pochopnych decyzji, bo myślę, że sprawa powinna być jak najszybciej wyjaśniona i ta sprawa powinna być rozwiązana na korzyść tutaj osób po prostu, które są pokrzywdzone. Dziękuję, mówił pan Marek Paprocki, radny powiatowy powiatu mieleckiego. Przekazujemy głos kolejnym mieszkańcom. Kolejną osobą poszkodowaną w sprawie scalania gruntów jest pan Kazimierz Barszcz. Panie Kazimierzu, pokrótce, jak to wygląda u pana? Zabrali moją ojczystą ziemię za wszystkie, dali mnie w sąsiednia, ziemia zebrana na metr głęboko, została martwica tylko. I tam miałem, z jednego końca miałem 40 metrów szeroko tę działkę, jakieś 200 metrów, potem ze 200 metrów była 50 metrów szeroka. I na końcu była 30. To mówiłem, że jak ustalaliśmy z tymi geodetami, co tam robili taką masację, żeby tylko to wyprostowali te granice, tu gdzie 50 nie, a tam 30, żeby to wyrównać i to zostało. A te następne miałem jeszcze 4 działki, żeby mi tam pozostawili jak są, a najwyżej to jedne z te dwie przenieść do tych dwóch, i żeby została ta jedna. W ogóle potem jak robiłem te odwołanie, to tak poszedłem do tego do starosty, to pan ten Woźniak, bo on, ten starosta, on nie wiedział, kazał zawołać Woźniaka, kierownika. Ja tak rozmawiam ze starostą, prostu jak z panią, a ten Woźniak stanął we drzwiach, w łódce plażówki i na całą gębę. Co pan jeszcze szuka? Dostał pan rekompensatę, co jeszcze pan szuka? Potem miał pan 10-metrowe działki, a teraz ma 40, jeszcze co pan szuka? Ale gorszej jakości.
i gorszej jakości, bo jeszcze wpisali jakieś wyższą klasę i powiedzieli, że 30 arów mniej da, to bym dostał lepszą klasę. A tamte, co mi zabrali za wszystkie te śladu, to miałem 2 kilometry tego pola. A teraz co mi dali, to jest i użytek, i 7 kilometrów jadę, a tamte te pola i to jest te cztery działki, zmierzyłem taśmą, to jest ponad 1000 metrów długie i 12 metrów szeroko, zniknęło bez śladu. Sprzedali po prostu. Czyli został pan pozbawiony swojej własności. Pozbawiony zostałem tej własności. I jeszcze teraz co? Teraz ja tego pola nie przyjąłem i to zostawię, a wójt co roku ja już nie chciałem płacić tego podatku, bo nie przyjąłem pola. No to oddaję do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy mi ściągnął z emerytury. Pomimo tego, że nie ma pan tych pola. Pomimo, że pola nie wziąłem. I przeszło hektar pola nie ma i to była trzecia i czwarta klasa. A tu jest, jest piąto. I jeszcze co? Tam, gdzie miałem, co my tam zostawili po sąsiedzku, w czasie wojny, Niemcy tam zrobili lotnisko, potem dokończyli Ruski i tam potem po tej wojnie zostały dwa bunkry takie, co samoloty tam zajeżdżały. To 2 lata, ja miałem wtedy 7-8 lat i ojcom pomagałem. Ojciec był nawet chory, bo był na pierwszej wojnie światowej i tam miał nogi podrażane, bo tam zimowo po rodzie tam były tego i żeśmy się tego. No i teraz mnie dali obok, miedza jest, granica, dali komu innemu, nawet takiemu, co nawet... Nie ma ziemi. Dobrze. Panie Kazimierzu, przepraszam bardzo, bo musimy oddać głos już kolejnej osobie. Szanowni Państwo, jak słyszymy, scalanie gruntów odbyło się z ogromnym naruszeniem prawa i z krzywdą bardzo wielu ludzi. Oddajemy głos kolejnej osobie. Pan Marian Brożyna, również poszkodowany. Prosimy w takim telegraficznym skrócie przedstawić, jak u pana ta sytuacja się przedstawia. Tak, problem z tego. Chciałem sobie drogę. Sąsiad ma przejazd przez moje działki, a tam drogi nie ma. Jak coś idzie o dzieci, no to miał użytek. Służebny. Tak, ja powiedział, my służebny, nie wierzymy, tylko wyznaczyli mu drogę i jego grunty, jego działki. Do tej drogi, która jest. Czyli pana przypadek również potwierdza to, że władze powiatu nieprawidłowo do tego podchodziły. Pan wójt również chciałby odczytać na koniec pewne pismo, które skierowaliście. Proszę bardzo, do kogo jest ten list? Jest to list otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, skierowany przez poszkodowanych podczas scalania gruntów Partii Narodowej. Szanowny panie prezesie, uprzejmie wnosimy zażalenie w związku z odmową pana starosty zwrócenia nam ziemi zabranej podczas scalania gruntów chłopskich na terenie gminy Padeckiej. Problem w tym, że zabrano ją bez naszej zgody, to jest w sposób rabunkowy. Obecnie nie byłoby problemu ze zwrotem ziemi, gdyby były pan starosta wywodzący się z PSL-u pamiętał o przykazaniu Bożym nie kradnij i poważnie nas potraktował. Jak osobiście informowaliśmy go na bieżąco o dopuszczeniu się przez geodetów rażących nadużyć w czasie scaleń. Nie byłoby również problemu, gdyby obecny pan starosta wywodzący się z PiS także pamiętał, że skradzioną własność należy zwrócić jej właścicielowi. Wskazane byłoby także, żeby pan starosta Zbigniew Tymuła osobiście zobaczył na miejscu wyrządzoną nam krzywdę, bo wtedy dopiero mógłby sobie zdać sprawę z draństwa, jakim nas obdarowano, zabierając nam siłą ziemię. Dobrze by było również wziąć ze sobą pana Woźniaka, który przyłożył rękę do zatwierdzenia spartoczonych scaleń, a teraz usiłuje wmówić, że wszystko jest w porządku i że nic złego się nie stało. Na pewno do tych nadużyć by nie doszło, gdyby starostwo umiało odróżnić prawdę od kłamstwa i sprawiedliwość od jej zaprzeczenia. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, to nie powinien zajmować żadnego stanowiska, z ramienia którego podejmuje się odpowiedzialne i wiążące decyzje. Sprawujący jakąkolwiek władzę winien odznaczać
się uczciwym życiem i trzymać się zasady, aby drugiemu nie szkodzić i każdemu oddać to, co mu się należy. Pamiętając równocześnie o tym, że przed prawem musi iść etyka, bez której prawo pozbawione jest fundamentu. Wertowanie bowiem stosów papieru strzonych paragrafami i bezmyślne żonglowanie nimi nie wpłynęło na wyegzekwowanie sprawiedliwości w sprawie zwalczania nam ziemi. Najbardziej jednak żenującym w tym wszystkim jest to, że kwestia ze zwrotem ziemi wlecze się już ponad 10 lat i to pomimo zaangażowania w jej rozpatrzenie pana wojewody, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Samorządowego Kolegium Odwoławczego Tarnobrzegu i Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówiąc krótko, mamy do czynienia z kompromitacją organów administracyjno-sądowych. Panie Wójcie, niestety musimy zakończyć, i ponieważ ramy czasowe są nieubłagane. Proszę Państwa, wszystkiego powiedzieć się nie da. Sprawa bardzo skomplikowana. My nie jesteśmy sądem, nie sądzimy tutaj pana starosty. Pan starosta ma swoje również tłumaczenia, widać w tej sprawie, ale mieszkańcy no, nie mają się do kogo zwrócić, no bo cóż tu powiedzieć, jeśli sądy nakazują ponowne rozpatrzenie sprawy, a urzędy tego nie czynią. Z Partii Narodowej żegnają się z Państwem Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski. Eksperci od edukacji. Rząd przyjął projekt zmian w systemie oświaty. Premier Beata Szydło na spotkaniu z wojewodami i kuratorami oświaty mówiła, że zmian w edukacji nie przeprowadzi się z poziomu ministerstwa czy rządu. Będziecie mieli ogromne zadanie, ogromne wyzwanie, to jest odpowiedzialność wielką za to, żeby właśnie tam w województwach ta informacja, te zmiany, które dotyczą oświaty, były przeprowadzone. Był to dobrze, reportaż interwencyjny. Po stronie prawdy, a w Polsce minęła godzina druga. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Siostry i bracia, drodzy rodacy żyjący z dala od ojczyzny, bądźcie pozdrowieni w imię Pana Jezusa i Jego Matki. Dzięki Radio Maryja możemy znowu być sobie bliscy i razem przeżywać nasze doświadczenie wiary, Kościoła i miłości do ojczyzny. Zapraszamy Was, pozostańcie z nami i zanieście ten dar
byśmy wrócili pod twych skrzydła. Karol i tu prawdą i zwycięstwem zaszum nam Polską wysoko na tło. Wielką chorobią twego zmartwychwstania byśmy wrócili do gwiazd ojczyzny. Twoją skrzydłami orzeł stół osłania. Bardzo serdecznie raz jeszcze pozdrawiamy wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie, szczególnie zamieszkujących Stany Zjednoczone, Kanadę, zamieszkujących wszystkie te kraje, które nazywamy tak bardzo ogólnie, bardzo szeroko emigracją. Drodzy Państwo, w tej naszej godzinie programu będzie czas na wiadomości, na przegląd prasy, będzie czas również na komunikaty, ogłoszenia, będzie czas na wspólną modlitwę, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do tego, byście byli Państwo z nami. Na samym początku pragniemy bardzo gorąco podziękować ofiarodawcom, a są to mieszkańcy Lemont, państwo Wiktoria i Walter Parr, pani Barbara Rajca, państwo Zofia i Andrzej Skobel, pani Ludwina Stoch, państwo Maria i Jan Szarkowie z Lockport, państwo Maria i Stanisław Zagraniczni, państwo Janina i Czesław Ziomek, także pani Agnieszka Szczechuła z Midlothian, pani Grace Borusz z Romeoville, pan Roman Szarek, także państwo Regina i Krzysztof Tomaszkowie, i państwo Maria i Kazimierz Zaborscy z Mokena, pan Józef, pani Stanisława Mikos wraz z rodziną i z Bridge View, państwo Helena i Józef Pudziszowie. Bardzo dziękujemy i wszystkich serdecznie, gorąco zapraszamy do systematycznej pomocy, do wspierania Radia Maryja, Telewizji Trwam i tych wszystkich dzieł, które przy radiu wyrastają, by mogły one dzięki Państwa pomocy nieustannie się rozwijać i służyć Bogu, a także nowego prezydenta. Nie wiemy, kto będzie mu doradza na przykład w kwestii polityki zagranicznej. Jest możliwe, że Donald Trump mimo całej swojej takiej osobowości megalomana, dlatego w stronie Bukona, będzie to jednak wpływ do tej pytania, że skupi się na tej pozycji wewnętrznej. Miłość Boża, wierny Tobie, Panie, daj moc, święty Duch, całe serce, zajmij służbę, daj nam moc. Nie,
Codziennie
szczególnie w trakcie kampanii i na dobrą sprawę większość tego czasu on przede wszystkim poświęcił na atakowaniu Hillary Clinton. Niewiele powiedziano o programie. Politolog i wykładowca WSGS IM profesor Mieczysław Ryba zwraca z kolei uwagę, że istnieje wspólny mianownik pomiędzy zwycięstwem Donalda Trumpa a Brexitem. Mianowicie strach przed multikulturalizmem w wydaniu właśnie tym islamskim. To zafundowała Europie nie tylko Angela Merkel, ale po jakimś stopniu też Komisja Europejska, a w Stanach Zjednoczonych ten proces był wspierany w dużym stopniu i ta poprawność polityczna, kiedy pojawiały się rosyjskie zamachy terrorystyczne, to zupełnie w podobny sposób funkcjonowała. Jego bardzo jednoznaczne wypowiedzi w tym zakresie, oczywiście też w zakresie Meksykanu, bo tam ten problem istnieje, ale generalnie to dotyczy tej całej przestrzeni, w dużym stopniu też pokrył się z tym, czego się obawiali Brytyjczycy. W trakcie swojej kampanii wyborczej Donald Trump zapewniał, że jego administracja będzie przyjacielem Polski i Polaków. Z uznaniem mówił o roli Polski w NATO i obiecał, że zajmie się zniesieniem wiz dla Polaków. Światowi przywódcy pospieszyli w środę z gratulacjami dla prezydenta elekta. Dominuje w nich oczekiwanie współpracy. Prezydent Andrzej Duda w liście gratulacyjnym wskazał, że więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi to wspaniały przykład strategicznego partnerstwa bazującego na wspólnych wartościach. A jest to się stało z koalicją Obamy. Albo dlaczego demokraci nie poszli do wyborów? Do końca roku przeprowadzonych zostanie 10 ekshumacji, a cały proces powinien zakończyć się jesienią lub zimą przyszłego roku, poinformował zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Przedstawiciele prokuratury podczas konferencji prasowej poinformowali o stanie śledztwa w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem. Prokurator Marek Pasionek zaapelował do mediów o uspokojenie emocji wokół sprawy planowanych ekshumacji. Jak wskazał, pojawiające się w prasie często nieprawdziwe informacje budzą niepotrzebne kontrowersje i podgrzewają atmosferę. Prawidłowo przeprowadzone ekshumacje mogą stanowić odpowiedź na pytanie, jak doszło do katastrofy, podkreślił prokurator. Jak dodał Marek Pasionek, jest to bardzo trudne śledztwo, którego zakończenie wymaga czasu i precyzji. Śledztwo zostało przedłużone moją decyzją do końca przyszłego roku. Powiem takie, póki co mamy plany dowodowe, ale absolutnie nie twierdzę, że jest to jakaś graniczna i finalna data. Zadaniem naszym, celem naszym, istotą działań prokuratury w tej sprawie jest przeprowadzenie w sposób absolutnie profesjonalny wszystkich możliwych do zebrania dowodów, wyczerpanie inicjatywy dowodowej w sposób maksymalny. Prokurator Marek Kuczyński, kierownik zespołu prokuratorów prowadzących sprawę, wskazał, że w obecnej sytuacji zbadanie ciał 83 ofiar katastrofy jest obowiązkiem prawnym instytucji, jaką jest prokuratura. W odniesieniu do podstawy faktycznej, prokuratura dysponuje materiałami, to znaczy protokołami sekcji zwłok wykonanymi przez organa Federacji Rosyjskiej. Podkreślić należy, iż w żadnej z tych czynności, z wyjątkiem sekcji zwłok pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie uczestniczył polski prokurator. Mamy zatem dokumentację rosyjską. Nie mamy dokumentacji fotograficznej. To jest bardzo istotna też kwestia, bowiem nie przekazano nam dokumentacji fotograficznej z tychże sekcji. Ekshumacje mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Jako pierwszy procedurze ma zostać poddany świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Prokuratura zapowiada też inwentaryzację wraku samolotu Du-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Prokuratorzy Witold Niesiołowski i Marzanna Majstrowicz zostali w środę przesłuchani przez Komisję Śledczą do spraw Amber Gold. Oboje kierowali prokuraturą rejonową Gdańsk-Brzeszcz, która zajmowała się sprawą. Prokuratora Niesiołowskiego pytano m.in. o działania podjęte przez prokuraturę po wpłynięciu do niej w grudniu 2009 roku zawiadomienie KNF-u. Chodziło o podejrzenie prowadzenia przez Amber Gold działalności bez zezwolenia. W odpowiedzi prokurator wskazał na decyzję ówczesnej prokurator referenta Barbary Kijanko. Jej decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa była błędna, a kolejna w sprawie umorzenia dochodzenia przedwczesna, oświadczył. Przesłuchiwana przez komisję prokurator Majstrowicz zeznała z kolei, że w 2011 roku prokuratura nie dysponowała informacjami, że w Amber Gold dochodzi do prania brudnych pieniędzy, ani że chodzi o kilka spółek pod tym szyldem. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman przypomniała, że były już m.in. zawiadomienia KNF i 465 zabezpieczonych umów, których nie analizowano. Mamy taką sytuację, mamy 2009 zawiadomienia szczegółowe. Mamy później, pani o tym wiemy, to wiemy, bo żeśmy to
doszli z poprzednim świadkiem, pani wie, bo czytała akta. Mamy w zasadzie bez wykonania żadnych czynności sprawdzających, poza zapoznaniem się z ofertą w internecie, odmowę wszczęcia. Mamy zażalenie, mamy nakazanie przez sąd prowadzenia. Mamy kolejne zawiadomienia KNF w międzyczasie o prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej bez zezwolenia, o tym, że już nie jest domem składowym, a na to się powołuje. Mamy zabezpieczonych 465 umów od ponad roku. Chciała pani kiedyś jakąś jedną analizę tej umowy, chociaż jednej? Firma Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W 2012 roku ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek. W obecności prezydenta Andrzeja Dudy podpisano w środę akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W uroczystości uczestniczyli też wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a także przedstawiciele Fundacji Rodziny Piłsudskiego. Andrzej Duda podkreślił, że Józef Piłsudski to obok Jana Pawła II największy Polak XX wieku. Był zwykły i zarazem niezwykły, mówił prezydent. Był bohaterski jak lew, ale zarazem był lisem, bo tylko człowiek o tak niezwykłej osobowości mógł zrealizować tak niezwykłe, nieprawdopodobne w ogóle jak na tamte czasy dzieło. Odzyskanie przez Polskę niepodległości po ponad 120 latach zaborów. W sytuacji pozornie beznadziejnej. Przecież w 1914 roku, kiedy szła kadrówka, ludzie w Kielcach zamykali drzwi na klucz, bo nie chcieli mieć nic wspólnego z tymi wariatami. Legiony śpiewały, mówili, żeśmy stumanieli, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Poszliśmy w bój osamotnieni, lecz z nami był nasz drogi wódz, a on cały czas miał jeden cel. Szukał jakiejkolwiek możliwości do tego, żeby odrodziło się państwo polskie. Prezydent zwrócił też uwagę, że marszałkowi Piłsudskiemu postawiono już wiele pomników, ale wciąż nie ma miejsca, w którym młodzi mogliby zapoznać się z jego historią. Muzeum w Sulejówku ma być takim miejscem. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński wyraził radość, że w końcu uda się należycie upamiętnić marszałka. Jak mówił, przez długie lata po wojnie nie udało się tego uczynić. Wszyscy wiemy, że przez wiele lat po wojnie upamiętnianie to nie mogło dojść do skutku. Wspominał o tym pan prezydent, wspominał o tym pan marszałek. I dopiero teraz, jako społeczeństwo polskie, możemy, jesteśmy w stanie przyjąć to muzeum. To jest nasze wspólne dzieło. Piłsudski spajał i spaja polską wspólnotę. Ten jego mit to jest mit realny w postaci tego, że polski naród dzięki Piłsudskiemu był razem. On integruje i spaja wspólnotę do dziś. W skład nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego wejdą m.in. Drewniak, czyli pierwszy dom Piłsudskich, także dworek Milusin, dom rodzinny Piłsudskich. Muzeum w Sulejówku ma zostać otwarte za 2 lata w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeżeli chcemy myśleć z odpowiedzialnością o przyszłości Polski, to zmiany w prawie oświatowym muszą być wprowadzone, powiedziała premier Beata Szydło. Premier spotkała się w środę z kuratorami i wojewodami, by omówić temat planowanej reformy edukacji. Chodzi o 2 projekty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że w jej ocenie reforma oświatowa jest jedną z najtrudniejszych, jakie rząd podjął w obecnym czasie. Przypomniała, że jest ona odpowiedzią na oczekiwanie zmian przez rodziców, nauczycieli i środowisk związanych z oświatą. Dodała, że teraz potrzebna jest pomoc tych środowisk w realizacji oświatowych zadań. Byśmy mogli przeprowadzić te zmiany z sukcesem. Byśmy mogli je przeprowadzić w taki sposób, jak zakładamy, i przede wszystkim osiągnąć te oczekiwane rezultaty. A tym największym oczekiwanym rezultatem jest właśnie inwestowanie w przyszłość Polski poprzez inwestowanie w młodych ludzi, w ich wykształcenie, w ich edukację. Musimy podjąć się tego zadania wspólnie razem. Rząd sam tego nie zrobi. Musimy mieć po swojej stronie tych, którzy dzisiaj odpowiadają za polską oświatę, pracują w placówkach oświatowych, ale i rodziców, i również samorządy. Istniejące szkoły mają zastąpić 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, a także 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017-2018.
pewnego triumfu ze strony tych polityków republikańskich, którzy poparli. Na koniec Watykan. Życie Jezusa było nieustannym spotkaniem z człowiekiem, zwłaszcza chorym, słabym i potrzebującym, powiedział ojciec święty Franciszek. Jezus stał się bliskim każdego z nich, uzdrawiał obecnością oraz mocą swojej uzdrawiającej siły, dodał papież Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie ojciec święty kontynuował w środę cykl kateches poświęconych uczynkom miłosierdzia, nawiedzenia i pomocy osobom chorym. Ojciec święty zwracał uwagę, że Chrystus dał nam możliwość bycia wolnymi, niezależnie od ograniczeń choroby i nałożonych restrykcji. Wolność ta pochodzi ze spotkania z Nim i z nowego sensu, jakie to spotkanie wnosi do naszej kondycji osobistej, podkreślił ojciec święty. Uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni. To proste gesty, ale bardzo ważne dla ludzi, którzy czują się pozostawieni samym sobie. Ileż osób poświęca się odwiedzaniu chorych w szpitalach lub w ich domach. Jest to bezcenne dzieło wolontariatu. Gdy dokonywane jest w imię Pana, wówczas staje się także wymownym i skutecznym wyrazem miłosierdzia. Nie pozostawiajmy osób chorych samych. Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział: drodzy polscy pielgrzymi, zbliżając się do zakończenia jubileuszowego roku miłosierdzia, dziękujemy Panu za wszystkie łaski, jakie otrzymaliśmy jako dar Jego boskiej czułości dla nas i modlimy się, aby mocą Ducha Świętego wspierał nasze dobre postanowienia i nasze uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy wobec tych, którzy ich potrzebują. Niech Wam zawsze towarzyszy Boże błogosławieństwo. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. To były wiadomości w Radio Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jezus naszym Królem i Panem, rozpoczynamy nowennę przed jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Przygotujmy się duchowo do tego wielkiego wydarzenia. Triumf Trumpa, kulisy wygranych wyborów, sylwetka nowego prezydenta, komentarze, opinie. Przywracanie polskości, o planach Instytutu Pamięci Narodowej, stuleciu niepodległości oraz pracy dla Polski mówi w specjalnym wywiadzie dla naszego dziennika prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Świt niepodległej, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, jak różne polityczne drogi prowadziły ich do jednego celu, niepodległej Polski, pisze Jan Józef Kasprzyk. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zakończyły się przesłuchania dwóch świadków przed sejmową komisją śledczą do spraw Amerykanów. Jednym z nich była prokurator Marzanna Majstrowicz, która kierowała prokuraturą niekolejnową w Gdańsku. Drodzy przyjaciele, wszyscy, którzy pragniecie być podobni do ewangelicznego siewcy, którym zależy na ewangelizacji Polski i świata. Pytacie Państwo, jak sprawy z sanktuarium? Co teraz robimy? Otóż robi się już chłodno, nie można wielu prac prowadzić, ale to, co możemy, czynimy. I tak, proszę Państwa, dalej jest tworzona piękna, artystycznie droga maryjna na tej galerii zewnętrznej kościoła, na poziomie kościoła, w którym celebruje mszę świętą niedolnego kościoła. Są już stacje, jakie Częstochowa, Ostra Brama, Matka Boża Nieustającej Pomocy, cudowny obraz Rzymu, piękna gwiazda Lwowa i Tuchów. W najbliższym czasie będzie Matka Boża Katyńska, Katyń i Lourdes. Do zrobienia będzie jeszcze Loreto, Fatima, Guadalupe, Lavang, to jest sanktuarium w Wietnamie, Wailakani, sanktuarium w Indii, Akita w Japonii i Kibeho, Rwanda, Afryka. Przystępujemy też do budowy pawilonu dla pielgrzymów, w którym będzie możliwość
wypicia czegoś po podróży, czy zjedzenia czegoś małego. To nie będzie jak restauracja. Będą dalej bardzo kulturalne na poziomie też sanitariaty. To musi być wszystko piękne, również sanitariaty, toalety. Będzie możliwość także w tym pawilonie zakupu dobrej książki, pamiątki. Dobra książka dana dzieciom, młodzieży, innym. To jest też sposób na ewangelizowanie. Pragniemy, aby ten pawilon był już czynny na Wielkanoc, oczywiście 2017 roku. Także przed nami jest następna praca, są dalsze prace, będziemy montować następne, już zbliżamy się do końca, ale jeszcze nie koniec, następne witraże chcemy zrobić i artyści już pracują nad stacjami historii Polski. Mówiłem już o tym, na zewnątrz te wielkie płaszczyzny, 70 metrów kwadratowych każda, tam będzie historia Polski przedstawiona w kamieniu, w płaskorzeźbie. Teraz też jest wykonywany fresk z Janem Pawłem II i oczywiście różne postacie, po prostu małej pigułce pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Na tym fresku będzie również uwidoczniony świętej pamięci ksiądz Mirosław Drozdek, ojciec Jan Mikrut, ojciec Leszek Gajda, prowincjał ten, który miał odwagę zgodzić się na Radio Maria i to od tego radia wszystko się zaczęło. Jeszcze inni, mam nadzieję, że ojciec Kwiatkowski, redemptorysta i jeszcze inne postacie. To może tyle, proszę Państwa, będziemy informować dalej, pracujemy dalej. Mamy plany dobre, ale o nich jeszcze nie mówimy. Chodzi o ewangelizację Polski. I tu róbmy wszystko, aby umacniać wiarę. Bóg zapłać za zrozumienie, za modlitwę i za pomoc, za każdą cegiełkę na to dzieło. Chcę zaprosić Państwa teraz do wysłuchania homilii, którą podczas poniedziałkowego spotkania rodzin Radia Maria w Bazylice Świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu wygłosił pasterz diecezji sosnowieckiej ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. Czcigodny ojcze dyrektorze, czcigodni księża, szanowni przedstawiciele władz samorządowych z panem burmistrzem prześwietnego miasta Olkusz, szanowny panie pośle, drodzy klerycy, drodzy słuchacze Radia Maryja, drodzy widzowie telewizji Trwam, drodzy członkowie kół przyjaciół Radia Maryja, umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Piękną formą przeżywania nadzwyczajnego roku miłosierdzia Bożego w diecezji sosnowieckiej jest rozważanie tajemnicy Bożego miłosierdzia. Dzisiaj z okazji jubileuszu miłosierdzia dla członków kół przyjaciół Radia Maryja będziemy snuć refleksję na temat niektórych aspektów przesłania Pana Jezusa skierowanego do ludzkości przez świętą siostrę Faustynę. Rzecz ciekawa. W orędziu Zbawiciela, spisanym przez apostołkę Miłosierdzia Bożego, mowa jest o naszej ukochanej ojczyźnie i o nas, Polakach. W numerze 1732 dzienniczka znajdują się słowa Pana Jezusa, które święta Faustyna usłyszała podczas modlitwy za Polskę. Polskę szczególnie umiłowałem. A jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Zatrzymajmy się przez chwilę nad tą wypowiedzią Pana Jezusa. Miłować, to znaczy kochać,
pragnąć dobra ukochanej osoby, zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A zatem Panu Jezusowi bardzo zależy na tym, by Polakom dobrze się działo, zarówno w ziemskiej, jak i w niebieskiej ojczyźnie. Dlatego obiecał wywyższyć Polskę w potędze, czyli dać jej siłę i skuteczność oddziaływania na inne narody. Mówi do nas, wywodzące się z rodu Piastów, że Polska może być potęgą. Pragnienie, by Polska była wielka, wspaniała i potężna, jest czymś pięknym, dobrym i szlachetnym. I tego pragnienia nam, Polakom, nie wolno odbierać. Ale takiej Polski, to znaczy silnej, nie muszą się bać sąsiedzi, Europy czy świat. Bo Pan Jezus chce wywyższyć Polskę w potędze i świętości. A świętość, jak mówił święty Jan Paweł II, polega na miłości. Święty to ten, który kocha każdego człowieka, nikogo nie krzywdzi, nikomu nie wyrządza niesprawiedliwości, natomiast pragnie dobra nawet dla nieprzyjaciół. Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, która jest święta, po doznanych przykrościach myśli, co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, która ci cierpienie zadała? I pytał ją, czy miłością twoją ku bliźnim kieruje miłość moja? Czy modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób cię zasmucili albo obrazili? Zatem wywyższenie Polski przez Jezusa w potędze i świętości będzie korzyścią dla całej ludzkości. Wyróżnia Polskę, bowiem zgodnie z jego obietnicą, z naszej ojczyzny wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Zbawiciela. Istnienie takiej wspaniałej Polski będzie możliwe pod jednym warunkiem, że Polacy będą posłuszni woli Jezusa Chrystusa. Niestety, warunek ten jest bardzo często pomijany i celowo przemilczany, co wygląda na próbę wmówienia Polakom, że są inne drogi uzyskania szczęścia i wielkości ich ojczyzny. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na podobieństwa występujące w orędziu Pana Jezusa Miłosiernego skierowanym do nas przez świętą siostrę Faustynę oraz wizjach służebnicy Bożej Rozalii Celakówny odnośnie do ratowania Polski z grożącego jej niebezpieczeństwa. Rzecz, która powinna dawać Polakom wiele do myślenia, to fakt, że Pan Jezus zwraca się do narodu polskiego w czasie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej. Wojny, która przyniosła niewypowiedziany ogrom cierpienia Polakom i całemu światu. Pod koniec lutego 1939 roku Rozalia Celakówna otrzymała wizję, którą tak zapisała. Usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie. Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie. Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski. Jeśli mnie uzna za swego króla i pana w zupełności poprzez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. Tylko we mnie jest ratunek dla Polski. Wielu naszych rodaków skupi się w tych dniach na jubileuszowym akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który zostanie uroczyście odnowiony w Krakowie Ławiennikach 19 listopada.
pierwszy raz w Polsce, w historiach naszego narodu, taki akt zostanie odmówiony. I bardzo dobrze, że ten uroczysty akt odbędzie się. Wielu jednak Polaków nie zwróci uwagi i pomówienie warunek niezbędny, sine qua non, dla ratowania Polski i budowania jej potęgi, polegający na porzuceniu grzechów i całkowitym zwróceniu się do Boga, oparty na posłuszeństwie we wszystkim Jego woli. Na dowód tego, że grzech niszczy dobrobyt, ściąga karę, przytoczę dwa fragmenty z Pisma Świętego. Prawdą jest, że nie wiemy, jaki rodzaj kary na ziemi zostanie nam wymierzony i za jaki grzech, chyba, że Pan Bóg zechce to nam objawić. Ale ku naszej przestrodze w księdze Amosa czytamy: to ja sprowadziłem na was klęskę głodu we wszystkich.